Bezrobocie w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim wciąż spada. W tej chwili stopa bezrobocia dla naszego miasta wynosi 5,6%, a dla powiatu wałbrzyskiego 13,1%. Dla porównania w tym samym czasie w ubiegłym roku było to 7,4% dla Wałbrzycha i 13,6% dla powiatu. W listopadzie ubiegłego roku zarejestrowanych bezrobotnych z Wałbrzycha było 641 osób więcej, a z powiatu wałbrzyskiego więcej o 10 osób. W dalszym ciągu odnotowujemy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jeżeli popatrzymy wstecz, rok wstecz. Zarejestrowanych bezrobotnych mamy 2438 dla miasta Wałbrzycha, dla powiatu wałbrzyskiego 1663 osoby. Jakie poza chęcią znalezienia pracy są główne przyczyny rejestracji w Urzędzie Pracy? Wygaszanie stosunku pracy, zmiana pracy, osoby, które zmieniają pracę, a będą miały prawo do zasiłku po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy i przy zmianie tej pracy, poszukaniu jej na własną rękę, mogą skorzystać z tak zwanego dodatku aktywizacyjnego. I często to też jest przyczyną, że na chwilkę rejestrują się po to, aby ten dodatek aktywizacyjny uzyskać i z powrotem idą do pracy. Także to jest jakieś tam chwilowe załamanie na rynku pracy, też związane z sezonowością czy powrotami z zagranicy. Zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia jest około 22%. Osoby do 25 roku życia to 10%. Wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych do 50 roku życia jest 29%. 46% to osoby długotrwale bezrobotne. Za długotrwale bezrobotnego uznaje się osobę, która w czasie ostatnich 2 lat pozostawała w rejestrze Urzędu Pracy przez minimum 12 miesięcy. Liczba tych osób również zmniejszyła się. W latach ubiegłych wskaźnik ten nie spadał poniżej 50%. Osoby, które nie podejmują pracy, choć mogą, są wyrejestrowywane i tracą status osoby bezrobotnej. W tym roku wyrejestrowano 506 osób, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy. Blisko 2000 osób straciło status osoby bezrobotnej, bo nie zgłosiły się na kolejną wizytę w Urzędzie Pracy bez podania przyczyny. Jakich ofert dla bezrobotnych wałbrzyski Urząd Pracy ma najwięcej? W tym roku napłynęło ich ponad 3 tysiące na 7740 miejsc pracy. Jeżeli popatrzymy na to, co najbardziej interesuje pracodawców, jeżeli chodzi o tutaj od strony Urzędu Pracy, to najwięcej tych ofert pracy wpływało do prac prostych, bo blisko 19%. Następnie były to prace biurowe i administracyjne 15%. Prace związane z produkcją, przemysłu 12%, handel niecałe 12%. Najmniej ofert pracy wpłynęło z branży informatycznej, bo był to niespełna 1%. Obecnie posiadamy 419 wolnych miejsc pracy, tyle jest do dyspozycji osób bezrobotnych, czy też w ogóle poszukujących zatrudnienia. Również realizujemy oferty pracy w ramach tzw. sieci EURES, to jest praca za granicą. Do dyspozycji w tym roku pozostawało około 3,5 tysiąca takich miejsc pracy na terenie całej Europy, ale głównie to były Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Belgia. Zagraniczni pracodawcy poszukują głównie pracowników restauracji, kucharzy, spawaczy i pracowników produkcji.